Lokomotywa Troy! Cześć, Tina! Dokąd jedziesz? Wracasz do miasta pociągu? Co to za dźwięk? Myślisz, że to spadające głazy? Mam nadzieję, że nie. O nie, one lecą prosto na ciebie. Hamuj! Wow, mało brakowało. Teraz tory są zablokowane. I co z tym zrobimy? Użyjesz swojej syreny w nadziei, że ktoś usłyszy cię i przyjedzie? Dobry pomysł. Spróbuj jeszcze raz, Tina. Jeszcze raz. Hej, Troy, słyszałeś to? Tina jest w tarapatach. Twierdzisz, że powinieneś jechać z powrotem do Teddy'ego? Okej, Troy, ruszamy. Cześć, Teddy. Lokomotywa Tina potrzebuje twojej pomocy. Skały spadły z góry i zablokowały tory. Teraz nie może się nigdzie ruszyć. Zjedź na dół, dobrze? Teddy na pewno nam pomoże. W jaki typ pociągu przetransformujesz Troja tym razem? W pociąg koparkę? Doskonale! To będzie ramię koparki? Nie? Cóż, mimo wszystko wygląda na użyteczne. Te lasery? Interesujące. Fantastycznie. Troy, wyglądasz jak pociąg koparka. Te wszystkie gadżety na pewno się jakoś przydadzą. Jedziemy. Hej, Tina, tu jest Troy. Usuńmy ten wielki głaz z torów, dobrze? I co teraz? Użyjesz swojego mechanicznego ramienia, żeby odsunąć ten głaz? Dobry pomysł. Wow! Masz 4 ramiona zamiast jednego? Doskonale! Ale te niektóre głazy są zbyt ciężkie dla ciebie. I co zrobimy z tym fantem? Użyjesz lasera, żeby rozwalić te głazy? Dobrze, zobaczmy, czy to w ogóle działa.
No. Spróbuj jeszcze raz, Troy. Świetnie! Teraz Tina może kontynuować swoją podróż do miasta pociągu. A Teddy, dziękujemy ci za pomoc! Lokomotywa Troy! Cześć, Troy! Ale mamy przepiękny dzień na przejażdżkę do miasta samochodów. Hej, Tio, będziesz dekorował choinkę? Co się stało, że wszyscy są tacy smutni? Ach, widzę. Święta bez śniegu to nie to samo. Świetny pomysł, Troy. Zobaczmy, czy Teddy będzie mógł nam pomóc. Cześć, Teddy. Troy potrzebuje twojej pomocy, bo w mieście samochodów w ogóle nie ma śniegu. Czy masz jakiś pomysł? To wspaniałe. Dobrze, zróbmy to. Wow, Troy! Teddy zamienił cię w maszynę do robienia śniegu! Dobry pomysł, Teddy. Ta czapka sprawi, że będzie mu ciepło i przyjemnie. Dobrze, a teraz bierzmy się do pracy, Troy. Do zobaczenia później, Teddy. Wow, to niesamowite. Nasze miasto będzie zachwycone. Hej, zobaczcie. Troy znalazł sposób na śnieżno-białe święta. Ups, chyba trochę przesadziłeś, Troy. Haha, już dobrze, Tio. Czas już wracać, Troy. O nie! Ale jak teraz wrócisz do domu po tych zaśnieżonych torach? Świetny pomysł.
Teddy i jego szufla zaraz oczyści ci drogę. Idealnie. Patroj, do zobaczenia wkrótce. Pa, Teddy. Dziękujemy za pomoc.